Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 40. odcinku z serii City Skylines na moim kanale i w dzisiejszym odcinku bierzemy sobie tutaj ten poziom i wywalamy tutaj drogę. O, taki obszar przygotować musimy pod nowy wjazd do miasta. Tak, wyrównać. I pierwsze co, to wyznaczamy, gdzie będzie poziom 0. I teraz musimy zrobić to tak. Teraz burzymy ten kawałek i ten kawałek. Bierzemy ten kawałek teraz. Wrzucamy tu. Robimy tak. Robimy tak. Teraz bierzemy drogę stąd. Page up, page up. Tak. Tutaj. Gasimy wszędzie tutaj światła. Bo oczywiście one się zawsze powłączają, więc gasimy je tu wszędzie. O, coś takiego. Tutaj też je można zgasić. I teraz jest moje pytanie, czy jak tu jest 700, 600, tak? To czy tutaj da radę? Nie, nie dam rady tak tego wcisnąć. Ale jakbym to zrobił tak, to by działało. Weźmy zwykłą drogę. O, rany. Chwila. Upgrade. Dajcie mi tutaj też zwykłą drogę. Page up, page up. Tutaj. Tutaj. To będzie wyjazdowa autostrada. Tutaj będzie wjazdowa. Teraz bramki. Ojojojojoj, nie tego się spodziewałem. Tego punktu nie można dać wyżej. Okej, spoko. To zrobimy to teraz tak. Dajcie mi poziom 0. Nie, dajcie mi poziom minus 1. Tak. Za dużo ziemi. Dobra. No to wysypmy ją tu na razie. Niech jest. Dobra, jeszcze jedziemy dalej teraz. I teraz zrobimy to tak. Tutaj. Dobra. Wow. Dajcie mi znowu tą autostradę.
Page up, page up. Jedna kratka. Ale ja nie chcę takiego mostu. Page up, page up. Jedna kratka. Jeszcze trochę wyrównania terenu. Dobra. Teraz druga kratka. Okej, i teraz tu jest tak. Okej. Bierzemy ten poziom teraz, poziom 1 i wysypujemy tutaj wszędzie glebę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. O, tak. Teraz ten most trzeba zburzyć, ten trzeba zburzyć. Tak, autostrada teraz ma wchodzić tutaj. Teraz to połączenie trzeba zburzyć i podłączyć je jeszcze raz, żeby gra załapała. Bo w innym przypadku gra wam nie załapie tego, że wy to teraz budujecie na ziemi i ona wam to będzie ciągle budować jako estakadę. Co jest bardzo wkurzające, tak jak mi to teraz gra zbudowała, bo gra wie lepiej, jak ja chcę zbudować sobie swoje miasto i ona mi to dlatego buduje na estakadzie. Nie wiem, czy wy to widzicie w tym momencie, ale gra zbudowała mi część właśnie tutaj, tą całą, na estakadzie i to jest mega wkurzające. Bardzo tego nie lubię, kiedy gra to robi. Ale gra próbuje być mądrzejsza od człowieka, który ma plan, jak to powinno być zrobione, więc robimy tutaj drogę. Teraz bierzemy autostradę. O, właśnie, tak i tak. Pokażcie mi teraz to skrzyżowanie, czy ja jestem w stanie... O kurczę, ależ ono jest wielkie. Ależ to skrzyżowanie jest ogromne i to nie jest fajne, ale dobra, dlatego zrobimy autorskie skrzyżowanie, moje własne, bo why not? Na razie wysypać tu ziemię trzeba. Dobra, teraz punkty poboru opłat wstawiamy. Dobra. I teraz co ja potrzebuję? Teraz potrzebujemy to zrobić... O kurczę, to będzie ciężkie, żeby to tutaj upchać wszystko. Chociaż może się udać. Może się nam to udać. Zrobimy to teraz tak. Bierzemy tutaj ten zjazd. Wepchniemy to chwilowo pod ziemię wszystko. Chwilowo. To
zaraz to będziemy przerabiać jeszcze inaczej. Ale na razie ja to chcę mieć wszystko wepchnięte pod ziemię. Żeby mi to po prostu nie przeszkadzało w moim mega projekcie budowlanym. Ach, ależ to będzie wspaniale wyglądać, rany boskie, to będzie po prostu piękne, jak ukończę tą część. No, zabierać się, świetnie. Dobra, wysypujemy teraz więcej ziemi, aż do granicy planszy, wysypać ziemię. Dobra, i tutaj też wysypać ziemię. Doprowadźmy tu jeszcze od razu też wodę i prąd. O, tu widzę, że... Aha, bo tu jest jeszcze to... Tutaj zapomniałem, że tu są jeszcze rury. Ja zapomniałem kompletnie, że tu jest jeszcze stara instalacja wodociągowa i że trzeba ją podłączyć jakoś inaczej. Więc zrobimy to na razie tak, w ten sposób, żeby móc się pozbyć starej instalacji. Okej. No dobrze, i teraz musimy opracować tutaj wyjazd. Tak. Okej, tu będzie tak. Teraz
tutaj będzie tak. Wysypać więcej ziemi. I tutaj też jeszcze więcej ziemi wysypać. To jeszcze też trzeba zburzyć. Tak, teraz tutaj zmieniamy kierunek. I tutaj też zmieniamy kierunek. Dobrze, teraz zjazd. Tak, dobra, teraz tu wysypać jeszcze więcej. No, już się nie da, dobra. Tutaj zmieniamy teraz kierunek wjazdu i zjazdu. I teraz tak, tutaj wysypać ziemię. Dajcie mi tą autostradę teraz. Raz i dwa. You want money for nothing? Yeah, you do. What's the catch? There is one. Anyone who wants it can have it. You just have to ask for it. Our three-day sleepaway camp is the perfect place to strike it rich. Who are we? Well, we're the number one dream makers in the region. And you are a motivated, driven, confident individual who has a desire to make it big. Run! Don't walk! Get your heart rate above 120. This is exciting. This offer is just for you because you deserve it. Come alone. So don't wait. The early bird catches the worm, and the worm is a bus at 143 Industrial Way that leaves at dawn. So grab destiny by the horns. Go on, grab it. It's yours for the taking. Money for nothing. Last year, Horse Economy 3 smashed PC sales records and took the industry by storm. Now the hit Equine Economic Simulator has a new expansion that delves into the cutthroat world of real estate. Horse Economy 3. Stable markets. Can you work your way from lowly horse to be the head of a major real estate empire? Can you spin your holdings into a billion-dollar conglomerate? Can you work your way under the fence and out of your pen and onto your life as a property mogul? Spreadsheets have never been hotter. Pre-order now and get a free horse hat. Horse economy. Okay. Stable markets. Buy low, sell hay. Tam to wygląda na razie tragicznie. Musimy tu przerobić teraz tą autostradę. Dobra, teraz
To wygląda źle. A to wygląda jeszcze gorzej. Ale to już wygląda całkiem dobrze. Nie, to nadal, to teraz wygląda znowu źle. Okej, nowe zjazdy są gotowe, więc teraz pauza. Musimy tu troszkę podziałać na pauzie. Dajcie mi tutaj to połączenie. Niech ono idzie tak i niech wychodzi gdzieś tu ta autostrada. Znaczy to jest w zasadzie tylko zjazd z autostrady. Dobra, wysypujemy dalej ziemię. I teraz bierzemy autostradę. Dotąd ma być na estakadzie. Teraz ile my tutaj mamy dotąd? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakieś 5,5. Czyli zakręt musi być tutaj. A tutaj ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Zakręt musi być tu. Tak. I zmieniamy kierunek. I na razie połączmy to tutaj i zobaczmy, jak to będzie teraz działać. No, zaczyna coś to tutaj działać sensownie. Tu musimy zrobić coś takiego. To oznaczyć jako, powiedzmy, dzielnicę. Teraz tutaj obcinamy. Ja chcę, żeby w ramach tej pseudodzielnicy znalazły się tylko te wjazdy. O. Kurczę. Coś takiego. I teraz tutaj dajemy przepisy, automatyczny pobór opłat. To mnie nie interesuje, to mnie też nie interesuje.
Dobra, ja chcę tylko tego, żeby tutaj był automatyczny pobór opłat, żeby te samochody nie musiały już tutaj mi się na tyle zatrzymywać. I teraz możemy wyburzyć to połączenie. Prowadzące do centrum. Tu się dzieją jakieś dantejskie sceny. Dobra, wjazd do miasta powinien się teraz odbywać tylko w zasadzie tą drogą. I tak też się dzieje. No i tak jak przewidywałem, cały ruch ciśnie teraz tutaj tędy. No tu jeszcze chyba światła się włączyły. Więc wyłączyć światła. Oj, i tutaj też je wyłączcie, no. Powiedzmy, że tam coś pisze. No dobra, wygląda to całkiem dobrze. Bierzemy podziemne burzenie i burzymy teraz tutaj ten przejazd. Ponieważ on już nie spełnia tutaj swojej funkcji w tym momencie, jest już nam no, niepotrzebny po prostu. Bardzo dobrze. Oj, i tutaj jeszcze... A nie, dobra, bo to jest wyjazd z miasta na razie. Dobra, i teraz potrzebujemy, żeby tutaj ten wyjazd ja bym to chciał jakoś tak ładnie tutaj teraz podłączyć wszystko. Tylko że podłączenie tego jakoś ładnie może teraz być no, dosyć trudne. O, a może jednak nie. No, nawet fajnie wyszło. Teraz tutaj. Dobra, mamy dwie drogi wyjazdowe na tą autostradę, więc burzymy teraz tą drogę wyjazdową. I teraz potrzebujemy wziąć
podłączyć się tutaj. Tu natomiast musimy się inaczej ustawić. Znowu wrzucamy pauzę. Burzymy teraz ten kawałek. I teraz tak, tutaj mamy dwie kratki i tu mamy raz, dwa, no dwie i pół, więc tu mniej więcej potrzebujemy... Oj, nie tak. O, tak to potrzebujemy. Mhm. Dobra, puszczamy gierkę tu. Nie wiem dlaczego, ale zaczęli jechać tędy, a ja tego nie chcę. Dlatego burzymy ten przejazd. Dobra, i teraz... Teraz potrzebujemy, żeby ta droga została połączona tutaj. Tą drogą. Problem w tym, że to będzie dosyć problematyczne do upchnięcia tutaj pod tymi estakadami. Ale jakbym zrobił tak... Mhm. I już wjazd do miasta jest. Teraz jeszcze trzeba zaprojektować w podobny deseń wyjazd z miasta. Zrobimy to tak, damy tu i tu. I tu. Mhm. Okej, to wygląda całkiem spoko. I na tym sobie ten odcinek zakończymy, ponieważ jest już wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z City Skylines, gdzie podłączymy tutaj tą autostradę. Tutaj przerobimy te autostrady trochę. Tak, żeby tutaj to lepiej działało. I wywalimy tą całą estakadę, żeby skierować cały ruch tutaj na tą drogę. Ale to dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.